Halo, cześć, witajcie widzowie, witam was w kolejnym to już odcinku z Dragon Ball Sparking Zero. Wiem, dawno nie było odcinków, a to dlatego, że byłem chory. Dalej w sumie jestem trochę chory, ale lepiej już. Gorączka i w ogóle bóle mięśni. No a my wracamy do Dragon Balla. I dzisiaj, z tego co wiem, to chyba fabułka z Vegetą, nie? Lecimy. Bo Goku już skończyłem. Teraz Vegeta. No ba, zobaczmy. Hej. Tak to się zaczyna? Ok, spoczko. Poproszę z Goku na ziemi, Vegeta wyrusza na planetę Namek z nadzieją, że zdoła użyć tamtejszych smoczych kul i osiągnąć nieśmiertelność. Jego śladem podąża jednak Kiwi, któremu Frieza nakaza zabicie księcia Saiyan. Niedługo później Kiwi ujawnia swoją, nie wiem, pozycję. Vegeta orientuje się, że walka na ziemi podniosła jego poziom mocy powyżej tego, jak reprezentuje Kiwi. Jaki reprezentuje Kiwi. Kiwi udaje, że proponuje Vegecie sojusz. W rzeczywistości jednak chce uśpić jego czujność. Nieładnie tak, Kiwi. Tak to się kończy. Nie wierzę, że dałeś nabrać na tak starą sztuczkę. Tyle ci dobrego przyniosła w chwili prawdy cała ta moc, co? Naprawdę? Więc jak to wygląda? Muszę powiedzieć, że to był sobiutki ruch. Nawet jak na ciebie. Nie, to niemożliwe. Gdyby w tym twoim czerepie była jedna szara komórka, zrozumiałbyś, że moja prędkość też wzrosła. Co niestety dla ciebie oznacza też twój podstęp zdołał niejedynie wkurzyć. Okej. I gramy Vegetą. Ciekawie. Bang. Ja się cieszę, żeby to takie szybkie właśnie tu kopanie. Co to nie wiem. Dobra, dostajesz po buzi. O, nie ma. Teraz po dupie. Cyk, 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 cyk. Brudne fajerwerki. No i byk, nie macie. Przykro mi za bardzo. No dobra, nie ma. Za szybko to jak zwykle leci. Jak już mówiłem, przepraszam, że nie potrafię czytać. Jestem tylko fanem Dragon Balla. My nie potrafimy czytać, tak? Więc. Jeśli nie wierzyć w to, co usłyszałem przez Scouter, to do spełnienia życzenia potrzeba wszystkich 7 smoczych kul. Wystarczy, że znajdę jedną, żeby Frieza nie mógł ich użyć. Te ziemskie przygłupy znajdą mi pozostałych 6 i wezmę sobie wszystkie. Kiedy już dostanę do życzenia, zdobędę nie tylko wieczne życie, ale też nikt, nawet sam Frieza, nie zdoła stanąć mi na drodze. Będę niezrównany. Całkowicie nietykalny. Ja, Vegeta, książę wszystkich Saiyan, zawładnę wszechświatem.
Czemu nie w ogóle wszyscy w tym Dragon Ballu antagoniści chcą mieć nieśmiertelność? Kurde, blaszka z Soczy Cool. Jakby nie wiem, ja bym zawsze życzył, nie wiem, o super siłę albo super inteligencję. Podczas poszukiwań Smoczy Cool, Vegeta natyka się na Dodorię. Rzuca mu wyzwanie i szybko go pokonuje. Słysząc słowa Dodori, Vegeta podejrzewa, że na planecie Namek są ludzie, choć próbuje ich wytropić, ostatecznie mu się to nie udaje. Porzucając poszukiwania, rusza do namyczańskiej wioski, aby zdobyć Smoczą Kulę. Po zaatakowaniu namyczańskiej wioski i zdobyciu Smoczej Kuli Czterech Gwiazd, Vegeta ukrywa ją pod wodą i rusza na poszukiwanie pozostałych. Vegeta pojawia się przed również szukającym Smoczych Kul Zarbonem. Obwieszcza mu, że pokonał Dodorię i zdobył pewnie Smoczą Kulę. Vegeta, ty kundlu. Jak śmieje sprzeciwiać się Freezie? Czy to nieoczywiste? Nienawidzę tego łajdaka od samego początku. A teraz, kiedy mam szansę nie tylko zdobyć wieczne życie, lecz także wyzwolić się przy tym spod jego władzy, prawdziwe pytanie brzmi. Czemu miałbym, póki nie słabuję na umyśle, czemu słabuję, nie obrócić się przeciwko niemu? Zaczynasz pojmować, o co chodzi, piękniejsiu? Rzucić Smoczy Kul do swoich celów. Freeza nie dorwie ich w swoje brudne łapska. A kiedy zdobędę nieśmiertelność, Freeza będzie już właściwie trupem. Jego żałosne imperium jest skończone. Nawet ktoś tak tępy jak ty, zapewne, że sama nieśmiertelność to za mało, żeby pokonać Freezę. Dość gadania. Nigdy nie miałeś okazji posmakować cańskiej mocy, więc masz żoryj. Okej, od razu? Tak. Dobra, dostał. Ho, brawo, Vegeta. Cóż za intrygujące postępy. O, Vegeta, nie ma tam skautera? Czy mi się wydaje? No nie miał skautera. Gdzie on ma skauter? Ej, Zarbon, ty masz jakiś promień, który myślał, że może strzelić we mnie? Mistrze, wejmij promienie jakimś, nie? Halo? Właśnie jestem czuję szczegóły walki. Są takie szczegóły walki? Au. No, jestem zboostowany, mam sparking, typ sparking, więc lecimy. Aha. No to nie fajnie. Nie tak miało to wyglądać. Bo z tego co wiem, jak mamy dwa te punkciki takie i będziemy trzymać B przed jakimś kamehamehalu czy nie, to po prostu tutaj robimy ten odbicie takie. Vegeta nie jest w stanie pokonać przemienionego Zarbona i korzysta z pierwszej nadarzającej się szansy na ucieczkę.
wykrada też zebrane przez Freezę smucze kule, po czym rusza w pościg za Krillanem, aby odebrać mu ostatnią z nich. Vegeta znajduje wkrótce tropiących go dotąd Zarbona. Saiyan to prawdziwa rasa wojowników, nie wolno ich lekceważyć. Po otarciu się o śmierć, Saiyanin ma jednak dość mocy, by zwyciężyć w walce. Kiedy wyczuwa w pobliżu niebezpieczny oddział specjalny Ginyu, proponuje Krillanowi współpracę, by nie pozwolić Freezie na uczcie z moczy kul. Zanim jednak wykorzystują kulę, oddział specjalny Ginyu dogania ich i przejmuje ich zdobycz. Guldo został wzięty z zaskoczenia i pokonany. Oddział liczy więc już tylko 4 członków. Vegeta nosi na myśl coś tam o czymś. Dobra, Vegeta, mam nadzieję, że jesteś gotowy, bo srogo ci teraz zaraz oberwie. Ci się srogo zaraz oberwie. Jesteśmy oddziałem specjalnym Ginyu. Riku. To jeszcze bynajmniej nie koniec. Cześć. No dobra. Idziemy na całość, kolego. Okej, został. Jestem najsilniejszym wojownikiem. No dobra, Vegeta. No to uniknie pewnie. Jednak nie unikną, nieważne. Czy to jest jakiś motyw? Nie. Fighting Bombo! Okej. Saiyajin wa sentou shizoku da! O to chyba chodziło, nie? Chyba nie wiem, sobie. Dobra, Riku. Już. Jo. Riku przytłacza Vegetę ogromem swojej siły i sprawia mu wielkie trudności. Wtedy jednak do walki dołącza Goku, który przybył na planetę Namek. Razem z łatwością pokonuje Rikuma. Vegeta i pozostali używają fasolek sensu, które miał Goku i przygotowują się do walki z oddziałem specjalnym Ginyu. Vegeta opuszcza pole walki i zaczyna szukać wykradzionych przez kapitana Ginyu smoczych kul. Wtedy właśnie orientuje się, że Gohan i pozostali użyli smoczego radaru, by odnaleźć je przed nim. Zamierza wezwać Shenlonga, rozprawić się z dwójką swoich wrogów i spełnić swoje życzenie. Wtedy jednak kapitan Ginyu, który zamienił się ciałem z Goku, przybywa wraz z Jaceem, aby zaatakować Gohana i Krillana. Kuririn. Ej, orientuj się, teraz walczysz ze mną.
Nie oszukuj sam siebie. Skąd myśl, że dasz mi radę, Vegeta? Bo z każdą walką jestem o krok bliżej. Staję się Super Saiyaninem. Oddaj spokój z tymi bajeczkami. Bum. Po pokonaniu Jace'a, Vegeta odbiera za cel kapitana Ginyu. Ten próbuje zamienić się z Vegetą na ciała, ale Goku rzuca się między wojowników i odzyskuje swoje ciało. Ranny Goku zaczyna odzyskiwać siły w przygotowaniu do walki z Freezą. Vegeta zaś korzysta z okazji, aby nieco odpocząć. Gohan pozostali jednak wykorzystują ten senny moment, aby przyzwać Porungę. Nagle jednak najstarszy umiera. Porunga znika, smocze kule zmieniają się w kamień. Wówczas też pojawia się Freeza, który zamierzał ku kolumnie światła Porungi. Muszę wam jednak przyznać, jak żyję, nie czułem nigdy większego gniewu. A teraz za to zapłacisz. Wyparszyłe brudne robaki, pożałujcie dnia, w którym weszliście mi w drogę. Przygotujcie się na spotkanie z wiecznością. To dalej, rób co możesz, ale jeśli myślisz, że pójdzie ci łatwo, to się grubo mylisz. Nic nie rozumiesz. Staję się tym, czego obawiasz się najbardziej, legendarnym Super Saiyaninem. Naprawdę myślisz, że od tak ubiorę te desperackie przechwałki? To się już nasłuchałem tych żałosnych kłamstw. Wytrzymawszy ataki Freezy, Vegeta prowokuje go, każąc mu się przemienić. Freeza nie daje się prościo, a różnica sił między nimi staje się bardzo duża. Wówczas pojawia się Piccolo do kanon fuzji z Nameczanem, Nailem. I zdobył w ten sposób niesamowitą moc. Piccolo i Freeza toczą zaciekłą walkę. Ten ostatni ma jednak za nadrzu jeszcze dwie transformacje. Freeza przemienia się ponownie, a Piccolo i Gohan stają, by z nim walczyć. On jednak twierdzą? Nie rozumiem. Podczas gdy Freeza się przemienia, Vegeta próbuje użyć saiyańskiej wyjątkowej umiejętności, wzmacniania się w obliczu śmierci. Wydaje Krillanowi rozkaz, a ten zadaje mu zagrażający życiu cios, po czym zawierza jego los Dendiemu, nameczaninowi mającemu umiejętności lecznicze. Dendi odmawia z początku leczenia Vegety, mając w pamięci zabitych przez niego Nameczan. Błagania Gohana nie pozostawiają mu jednak wyboru. Teraz szykuj się. I tak oto Vegeta powraca niemal za grobu, by znów zmierzyć się z Freezą, który wreszcie pokazał swoje oblicze. Ty żałosne nic. Ciesz się, że nie spaliłem cię na popiół. No, Krillan to i się boi. Cofnijcie się wszyscy. Miejcie oczy otwarte i bawcie się dobrze. Ktoś tu jest pewny siebie, żałosny głupcze. Bezradność każe ci uciekać. Każe ci uciekać się do urojeń. Nie będziesz tak pewny siebie, gdy zrozumiesz, z kim się mierzysz. Oto stoi przed tobą twój największy koszmar. Jestem Super Saiyaninem. Gdy obudzi się Kakarotto, nie zostanie po tobie nawet strzęp. No to my chyba tutaj, Vegeta, nie wiemy, czy kim jest Super Saiyanin. A pewnie tym, czym jesteś. Okay.
trochę zniszczyłem tutaj ziemię. Okej, nie trafił mnie. Teraz nie trafił. Kurde, nie zdążyłem garda nie uniknąć. Przynajmniej mi dużo nie zadał, nie? Pod wodą też się mogę bić przecież. Dostał. Dirty Fireworks. Skusiła Jarioda, nie wiem. Demo, są no te do diabo. Okej, tak byłem ciekawy po prostu, nie? No właśnie. Nie radzę ci. Chciałem jakikolwiek hamować Freeza. Nie walczę z nim, bo widzisz, jest tym, czego się boisz, bardziej niż czegokolwiek we wszechświecie. Masz do czynienia z Super Saiyaninem. On się wkurzył. Och, Vegeta. Uleciało ci z głowy. Nie przepadam za żartami, a twoje nigdy nie były zbyt śmieszne. Morderco, nie był się nawet w stanie bronić. Kakaroto, muszę ci powiedzieć, co stało się z planetą Vegetą, na której się urodziliśmy. Nie ma jej już, nie dlatego, że uderzył w nią wielki meteoryt. To Freeza ją zniszczył, ślepo służyliśmy mu przez lata. On pozbył się na całej naszej rasy. Sprawił, że przestała istnieć. Błagam cię, proszę, pokonaj go. Dla mnie. Dla dumy naszej rasy. Musisz go pokonać, proszę. Musisz zginąć ze saiyańskiej ręki. Okej. I tak oto kończymy. To bo myślisz, jakby teraz. Jakbyśmy teraz skończyli całą po prostu tutaj fabułę. Saga Vegety. Czekaj, trochę nie wiem, co tu się dzieje. Tyle tego przeszliśmy już? Bardzo możliwe. Okej, okay, to co? Kontynuujemy chyba dalej. Wątek androidów i cela. No, w sumie szybko poszło. Vegeta leży pokonany. Goku jednak osiąga formę Super Saiyanina i udaje mu się pokonać Freezę. W ten oto sposób walka wielka bitwa o planetę Namek. Na dupa. Wszyscy zabici przez armię Freezy zostają wskrzeszeni na ziemi za pomocą smoczych kul. Vegeta po tym, jak sam również został przywrócony do życia, wprowadza się do domu Bulmy z zachodniej stolicy.
Goku powraca na ziemię z przyszłości. Przybywa zaś młody człowiek. Informuję, że za 3 lata przybędą androidy z... A większość ludności poniesie śmierć. Pragnąc zapewnić sobie przetrwanie, Vegeta oddaje się treningowi. Czas płynie, a wydarzenia toczą się dokładnie jak przypowiedział chłopak. Pojawiają się dwa androidy, numer 19 i 20. Podczas ataku Goku nie jest w stanie walczyć wskutek wirusa i choroby serca. Z pomocą przybywa mu jednak Vegeta. Gdy mój gniew osiągnął szczyt, w końcu się stało. Dobra. Przebudzony Vegeta odbiera androidy za cel. Ubiera, nie odbiera. Dobra, a wydacie mi chwilę, ja muszę odebrać, więc zaraz wracam. Dobra, wróciłem. Kontynuujemy. Walkę z androidami. Lucky datta na. Tutaj jesteś, dobra. Okej. Kosmiczne zderzenie? Albo uderzenie jedno z tego. Bzusek. Czemu on sobie miejsce? I czemu nie ładuje sobie ki? Przecież androidy powinny ładować sobie pasywnie ki. Jakiś błąd? Słyszysz? Nie wiem. Big Bang Attack Super Vegety. What? No dobra. Ponownie stałem się księciem wszystkich Saiyan. Teraz może go trafię. Okej. Okej, dostałem jakiś strój, fajnie. To mi się podoba. Darmowe stroje dla mnie. Dziękuję. Jezu, pamiętam walkę doktora Jiro w Kakarocie. Przeklęty robot. Uciekł szybciej niż oczekiwałem. No, kurde, no. Vegeta ściga kierującego się do swojego laboratorium przeciwnika, lecz... Doktor Jiro przypieczętowuje swój własny los, budząc androidy numer 17-18, gdy tylko zostają włączone, żeby go kładą kres swojemu twórcy. Następnie rozpoczynają uruchamianie androida 16, innego modelu. Teraz już w trzyosobowym składzie androidy wyruszają do miejsca, w którym Vegeta i reszta ich nie znajdą. Vegeta dociera do androidów i opada na ich oczach ku ziemi. Yo. Proszę, proszę. Nie w takim miejscu spodziewałem się znaleźć waszą trójkę, ale niech będzie tak. Przyznam, że twoje nagłe odejście mnie zaciekawiło. Dokąd zmierzasz? Do domu Goku, gdziekolwiek on jest, by go zabić. Widzicie, tak właśnie myślałem. Szkoda, że nigdy tam nie dotrzecie, ponieważ ja, Vegeta, zmierzę was tu i teraz. Słuchajcie, Vegeta wydaje się nieźle nadęty, co? To chyba typowe dla Saiyan.
zawsze się puszą i ględzą, a potem strasznie szybko umierają. Aż się przykro robi. Zamknij gębę, ty, nieznająca szacunku zabawko. Rozrwę was na strzępy. Kto chce być pierwszy? Zabawmy się, tylko ty i ja. Uuu, Vegeta się farciarzył. O, zmarnowałeś całe ki, tak dalej. Chciałem ją złapać. Hello, Jilly. Nie masz jakiegoś promienia, jakiś kamehameha czy coś podobnego? Dobra, lecę do ciebie. Przeklę taką kiełkę, nie wiem nawet czy zrobię mi jakieś krzywdę, czy nie. O, trafiłem ją. Nie spodziewałem się. Czy on trafię? Wątpię. No, gardę trzymała. Czy ja miałem ją pokonać? Ej, bo ja... Ja ją zaoszczędziłem po prostu, bo się z nią bawiłem. No bo to jest czas, sobie. Czekajcie, nie, chcę to cofnąć. Ja chcę się cofnąć. Nie, bo ona mi ręce urwie. Nie, złamie mi rękę. Nie, ja to mam gdzieś, czekaj. Jeszcze raz. To gdzie to było? Co tu się stało? Czy to są jakieś punkty w ogóle? Czekaj, bo tutaj trochę nie wiem co się dzieje w ogóle. Obniżona, nie chciałem obniżyć. Czekaj. To jest dziwne w ogóle, bo tak... Tutaj to leci i to jest dopiero walka. Mega dziwne. Teraz nie wiem, czy ja tutaj walczyłem, czy co? Prosta walka teraz? No tak, no bo trochę mi się skipnęło, nie? Nie wiem, czy widzieliście tam tych wszystkich... Ile tam było tych wszystkich punktów, nie? Okej, jest dziwnie.
Dobra. No ją pokonamy, na spokojnie. O Jezu. Kurde, tak się wszystkie leki. Kurde, normalnie poce. Aspirina i to wszystko. No, po prostu okropne uczucie. Dobra, no to ją po prostu pokonamy, no. Co najgorsze po prostu uczucie, jak jest wam zimno, ale wy się pocicie, nie? Na przykład. Właśnie teraz tak mam właśnie, że jest mi zimno, ale się poce, nie? To jest tak nieprzyjemne uczucie, jak się jest chorym. Dobra, ona dostała. I ten what if, bo to jest what if, on jest tak prosty, ponieważ rozumiem, jakby było mniej czasu. Zgija dużo czasu, bo widzicie, że ona miała wcześniej, tak ma, miała ten sam HP co teraz przed Big Bang Attack. Ja się z nią bawiłem, bo chciałem zrobić chwyt i ją chwycić, ale no. Moja moc musi być większa niż to. Vegeta przysięga, że podczas następnego spotkania pokona androidy i prosi Bulmę, aby przygotowała mu treningowy strój bojowy. Vegeta pyta następnie Goku, który przybudził się po wyleczeniu wirusowej choroby serca o komnatę ducha i czasu. Otrzymawszy strój od Bulmy, Vegeta wraz z Trunksem wchodzi do komnaty, aby rozpocząć trening. Aby sprawdzić swą siłę i pokonać własne ograniczenia, Vegeta prosi Trunksa, aby ten został jego sparking partnerem. Powinienem pokazać ojcu nową transformację? Może zbyt uraziłbym jego dumę? No już, nie marnuj mi więcej czasu, chłopcze. Czas na sparring. To byłby dla mnie zaszczyt, ale... Powinienem zachować ją dla siebie, czy pokazać mu. Naprawdę umiem. Pośpiesz się lepiej, nie powstrzymuj się, ani odrobiną. Dobrze. Super Trunks. No i rozwalone wejście, już sobie wyjdziemy. Trafię go! Nie, gardło trzymał. Kurde, no. Też się naładuję? Naładowałem się, dziękuję ci, tak, że poczekałeś na mnie. Dobra, nie będę z tyłu, no co ty sobie myślisz? Spada i teraz lecę do ciebie. Nie, i biję cię dalej. Świetne zakończenie sparkinga. To mi się wydawało. No już Trunks, strzelaj mi laserem. Wiem, że potrafisz, strzelaj mi laserem. Szczegóły walki są to jakieś, nie, powoli Trunksa. No więc strzelaj mnie laserem. Dajesz Trunks. Pokaż na co się wie, jak robisz, nie wiem, panel flash czy cokolwiek innego. Nie, to cię pokonam. Nie trafię go raczej, ale... Jakbym trafił, byłby fajne zakończenie, co? Legendary finish. Nie. O, okej, dobra. Trafiony, zatopiony. Czemu akurat kiedy dowiedziałem się jak robić odbijanie promieni, nagle nikt nie strzela promieniami, no.
Było trudniej niż myślałem. Muszę więcej popracować. Myślę, że Vegeta powiedział. No jak nie, no to przykro. Powiedział inaczej. Dobra. Nie wiem, tak mi się podoba ten wygląd Trunksa z tymi spiętymi włosami, że to jest szachnie. Po ukończeniu szkolenia Vegeta i Trunks dowiadują się, że Cell wchłonął Androida 17. Śpieszą się, by go pokonać. Na twarzy Vegety stojącego przed przemienionym celem rozkwita okrutny uśmiech. No, ciekawie. Number one. Teraz patrz uważnie, cel, bo zaraz zetrę ci ten obrzydliwy uśmiech z gęby. Niemożliwe. Nie powinieneś być tak silny. Nie możesz. Jesteś tylko Vegetą. Jestem tylko przyprawą. Zgadza się. Jestem Super Vegeta. Nie wiem, pomimo to, że dla mnie ta forma nie ma sensu, to podoba mi się, bo tak jak ten co? Zmniejsz zdrowie Cella i Trunksa? Podoba mi się, jak Vegeta ma po prostu te włosy takie za duże. Czekaj, czemu mam powalić Trunksa i Cella? Jakby rozumiem, że ty, dobra. O ty. O, w sumie cel ma chyba... Cel może mieć Kamehameha, więc w sumie jakby miał. No, no. Byłbym bardzo zadowolony. No. Super Vegeta. Dobra, cel. Nie, nie ma. Final Flash. Konzentajni nare sae sureba. Kisama ga konzentajni nare sae sureba, kono ore ni wa maken to iu no ka? Sono tori da. Zettai ni maken wa sen. Ii daro. Kisama no wana ni mamma to kakaru. Nie. Nie pozwolisz, Vegeta, nic nie pozwalasz mu. Vegeta, nie, ty debilu. Tosa! Trunks! Dziama o syna! Czekam, pokonał Trunks, kurde, Cella. Byłby git, czy nie? Ale go przerzuciłem. Kurde, no, było tak blisko, żebym pokonał Cella. Zdjęciawszym mógłbym go pokonać. Tak, bez tego. To on po prostu miałby jedno HP i tak by to nastało, nie? Ale mi się wydaje, że... jakbym pokonał Cella, to na spokojnie byłoby koniec po was. Tak mi się wydaje. Muszę się to za chwilę sprawdzić. To błąd, ojcze. Nie możemy pozwolić Cellowi osiągnąć jego idealnej formy. Widziałem już jedną.
Zniszczoną przyszłość. Nie będę stać bezczynnie i patrzeć. Położę temu kres, nawet jeśli to oznacza, że muszę dać radę tobie. Ach tak. Kogo ty próbujesz oszukać? Masz zbyt miękkie serce, żeby zaatakować własnego ojca. No proszę, a jednak to zrobił. Cel naprawdę się przeistacza. To zobaczmy, czy ta forma jest faktycznie tak idealna, jak się twierdzi. Oj, pożałuję czego Vegeta. Więc to jest ta niby idealna forma, którą tak desperacko się chciałeś osiągnąć. Powiedziałbym raczej, że masz się zatwardziela tylko dlatego, że umiesz odbijać takie szczeniaki. Twoja idealna forma nie była warta oczekiwania. To się jeszcze pewnie okaże, ale na razie zastanawiam się, czy będziesz tak uprzejmy i pomożesz mi się rozgrzać. W porządku, ale uprzedzam, że to będzie dość intensywne grzanie. Jestem przerażony. I mi się wydaje, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek z Vegetą. Jeszcze zobaczę tylko... Okej, widzę, że tutaj... Bitwa z celem, weź roz... Zmęcz Trunksa. A, pozostaje pokonane przez Trunksa, obstawiam. Okej, wątek Androidu, to jest pewnie ta walka z celem. Co? Ja sam już nie wiem, jak to leci tutaj w ogóle, nie? Aha. Dobra, nieważne. Także to byłoby na tyle. Ja się z wami będę żegnał. Także co, do następnego. Że wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. I my się widzimy już w sumie niebawem. Także trzeba miłego dziana.